To bez wątpienia wyjątkowy spektakl. Dziadek do orzechów w wykonaniu Narodowego Baletu Kijowskiego przeniósł licznie zgromadzoną publiczność w Cieszyńskim Teatrze do świata magii. Wystąpi balet z przepiękną bajką Dziadka do orzechów, który niestety był przyniesiony w związku z tą naszą straszną sytuacją na wschodzie. Gro naszych artystów, którzy tam mieszkają, niestety nie mogą występować pod tą banderą z tego względu, że państwo ukraińskie zakazało im występować w ogóle pod Dziadkiem do orzechu i z Czajkowskim jest problem straszny. I w związku z tym jesteśmy dzisiaj z grupą międzynarodową Włochy, Hiszpania, Portugalia, część Ukrainy, po prostu wiecie co, no, jak jestem wariat w tej branży, dawno takiego wyzwania nie miałem, żeby tą ekipę zmontować. Żeby to wszystko zgrać, co tak, międzynarodowo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że takiej trasy mieliśmy miesiąc, 30 występów. Nie jeden, tylko ja po prostu przez 3 tygodnie to w ogóle prawie nie spałem. Z tym problemem na głowie. Ale mam nadzieję, że ta ekipa sprosta państwa wymaganiom i nie będziecie tego żałować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, bo jakbyśmy na to nie wspomnieli, to Dziadek do orzechów jest to opowieść świąteczna. Mówi o świętach, mówi w pierwszym części o sytuacji, w drugiej części są piękne pokazy tańców, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł wystawić taką kompletną obsadę, jak zawsze co roku, bo my już robimy Dziadka do orzechów od 10 lat też. Nie? Do tego chciałem się pochwalić, że w ostatnim czasie wysłaliśmy przed świętami 15 agregatów prądotwórczych, bo dostając te pieniądze od ludzi oczywiście, zbierając te środki na różnych koncertach, na 10 tenorach. Mamy nowy projekt Aleja Roka symfonicznie, międzynarodowym wykonaniu na przykład Żuki siedzą w sekcji, zespół, do tego jeszcze orkiestra symfoniczna z Odessy, mamy dziewczynę na przykład z Ekwadoru, balet mamy z Kuby, taki zupełnie kogiel-mogiel, nie wiem jak ja to złożyłem, ale 2 lata nad tym pracowałem. No siedzimy teraz nad następnym projektem na Abba Inni symfonicznie. Będziemy w lutym już po Polsce jeździć, więc nie będziemy jeszcze w Cieszynie, bo chcemy to ograć. Dopiero wtedy na jesień przyjedziemy z o wiele ogranym, lepszym repertuarem do tak wspaniałego teatru, jaki jest i publiczności oczywiście cieszyńskiej. Mam nadzieję, że uda nam się to wystawić na Sylwestra, jeżeli urząd oczywiście na to pozwoli. Chcielibyśmy to pokazać w Sylwestra. W lutym jesteśmy z projektem naszej gwiazdy z 10 tenorów Mirosława Niewiadomskiego, z projektem Presse in Sinatra wraz z zespołem muzycznym. Możemy już zaprosić też naszych widzów właśnie na to. Na 20, nie pamiętam daty, ale w lutym, drodzy moi, przepraszam, że tak się zachowuję, no bo nie przygotowałem. Pani mnie zaskoczyła zupełnie, mnie wyrwała gdzieś z garderoby, a ja jeszcze prasowałem. Tak, dokładnie, potwierdzam. W marcu jeszcze mamy tu projekt 10 tenorów z nowym repertuarem, jak co roku. Może 2 razy do roku do państwa tu przyjeżdżamy i serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że jeszcze jakąś niespodziankę zrobimy w pierwszej dekadzie roku, z czymś przyjeżdżając do państwa. Może jeszcze się uda Aleje Roka. A w ogóle was zapraszam do teatru. Pamiętajcie, że teatr bez was nie będzie funkcjonował. Żadna instytucja kultury nie będzie istniała bez ludzi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.